Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na swoim kanale. Dzisiejszym tematem będzie kominek Lucy 14KW, model Slim. Tak on wygląda. Cały jest zabudowany. W zasadzie może tutaj troszeczkę się cofnę i Wam pokażę, jak to wygląda z daleka. Tutaj za kanapę. Tak to wygląda. Część kominka to jest tylko część, która jest od tego otwarcia, mniej więcej tutaj ten prostokąt. To jest kominek cały. U nas rura idzie kolankiem na lewo. Tu jest wlot kominowy, czyli wszystko musiałem zabudować. Tak to wygląda. Wlot powietrza u dołu oczywiście osobno się dokupuje. Ten wlot i wywiew górny. Zaciąg powietrza z kolei jest usytuowany z komina. Od dołu jest doprowadzony do kominka. Od dołu też jest podejście również zaciąg tego powietrza. My stricte takiego do grzania domu nie chcieliśmy kominka. Chodziło nam bardziej o kominek, który będzie efektywnie wyglądał, będzie wąski, no i będzie takim swojego rodzaju dopełnieniem całej aranżacji, a z kolei gdzieś, gdzie jeszcze nie wymaga tego włączenia, na przykład ogrzewania na sezon już ten jesienno-zimowy, żeby tam wrzucić sobie ze dwa drewienka, podpalić i żeby te ciepło przynajmniej na dole było, bo tutaj mamy zresztą, jak oglądacie, obserwujecie tutaj mojego vloga, to wiecie, że to jest piętrowy dom. Tak więc tu, jeżeli jest troszeczkę już taka temperatura gdzieś na pograniczu włączenia tego ogrzewania, bo już się wychładza ten dom, rozpalamy sobie. Ja wrzucam dwa takie drewienka, już Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj oczywiście no wszystko jest w sadzy, bo wiadomo, to się użytkuje. Nie pokazuję Wam nowego i nie wypowiadam się, jak się grzeje. Jak widać, że nie było jeszcze palone. Drzewo wysuszone. Bardzo ładnie, gdy ta czerpnia powietrza puszcza, dołem zaciąga te powietrze, to tutaj takie fajne robią się zawirowania w tych dziurkach. O, to może bliżej pokażę. Fajnie to wygląda. Jeszcze jakby były niżej te bale osadzone, to ten płomień jakby do góry szedł, to w każdym tym zawirowywaczu dosyć fajnie tak by się kręcił. Fajnie to wygląda, jak wieczorem światło już jest zgaszone i ten płomień właśnie taki fajny efekt daje. Bardzo szybko się nagrzewa. Dużym fajnym tutaj atutem jest właśnie, zresztą to żona chciała taki kominek, czyli narożny. Tutaj zobaczcie, jest szyba i jest narożnik, czyli ta część również fajny efekt i z kolei światło również rozchodzi się też tutaj częściowo na klatkę, na wejście, tutaj komunikację wejścia do domu. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o wymiary kominka, to tutaj sobie ściągę przyniosłem i już Wam powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wymiary kominka. Rura dolna, czyli ten wlot powietrza, to jest 123 mm, czyli to jest 12 z kawałkiem przekrój, 12,3 w zasadzie, 123 mm. Rura dolna. Wysokość całego kominka łącznie od stopy, oczywiście pod stopą jeszcze jest regulacja,
ale tutaj jest od stopy dolnej do takiej części, która jest tutaj zabudowana, czyli mniej więcej do tego, to już Wam powiem, a zresztą tutaj Wam cały rysunek pokażę, jak to wygląda, to jest 1008 mm. Dodatkowo jeszcze do końca od stopy, czyli od początku tej regulowanej stopy do końca tego elementu regulowanego, czyli góry wyjścia tego dymu, tego kołnierza w zasadzie, to jest 1282-1291. Nie wiem, skąd taka akurat rozbieżność, 10 cm, być może tutaj końcówka ta, jak jest regulowana, to można, bo ją można po prostu odwracać, tak, tutaj jest aż w dwóch płaszczyznach, a więc tak, znaczy płaszczyznach, nie wiem, czy dobrze się wypowiedziałem, ale tak, można regulować tą część kołnierza, ją można obracać w ten sposób i z kolei tą drugą część można obracać w ten sposób, czyli jeszcze pod kątem, można to w lewo skierować, tak jak my tutaj skierowaliśmy w swoim kominku, no i bardziej można przesunąć tą część tego kaptura. Tak to wygląda. Osobiście z żoną jesteśmy zadowoleni z kominka. Zresztą co mamy powiedzieć, jak kupiliśmy, użytkujemy. Nie mamy jakiejś tam wyrzutni na piętro. Co osobiście, jak sobie teraz przemyślę, to chyba trochę żałuję, że nie podciągnąłem sobie po prostu wywiewki jeszcze na górę, to w zasadzie wystarczyło tylko przez strop puścić jakąś tam, nie wiem, nawet rurką i te ciepło, które się gromadzi w całej tej zabudowie, tutaj tylko tą wywiewką w zasadzie wychodzi, no a mogłoby wychodzić do góry, co też takie jest w zasadzie na chwilę obecną. No już teraz raczej nie da się zrobić, ale aczkolwiek, no nie wiem, jakbym tak pogłówkował, to pewnie jeszcze coś by dało się zrobić, żeby zaciągnąć te powietrze do góry. Tutaj bym musiał tak trafić, żeby gdzieś tam można było pokuć troszeczkę w ścianę i jakimś tam kolankiem wyjść, żeby te ciepłe powietrze na górę jeszcze szło, a z kolei no też dobrze zabezpieczyć. No ale to tak mówię, no to by musiało być dobrze przemyślane, żeby więcej szkód nie narobić niż samego tego pomysłu, żeby te ciepłe powietrze leciało na górę. Wszystkie parametry techniczne, łącznie z wymiarami, tutaj specyfikacją tego kominka będzie w opisie, tak więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, dowiedzieć się, jak to wygląda co do wymiarów, gabaretów, no to zachęcam do oglądania, do czytania tutaj tego opisu. Tutaj jeszcze mogę pokazać, jak zrobiliśmy drewutnię. Drewutnia jest pomysłem takim, no z natury sam się on w zasadzie urodził, bo gdzieś te drzewo musiało być magazynowane. Z kolei żona chciała troszeczkę mniejszy ten kominek. Ja poszalałem z racji tego, że sam na budowę jeździłem i tutaj tworzyłem. Wymyśliłem sobie, że ten kominek, jeżeli już ma wyglądać, to niech on wygląda, niech będzie duży, niech każdy go widzi. I tak on wygląda. Urodziło się miejsce do końca ścianki, czyli tu trzeba było coś zbudować z tyłu, bo no takie niewykorzystane miejsce, więc drewutnia powstała tutaj. Tu jest taka skrzynka właśnie z drzewem. To co prawda jest dosyć mało tego drzewa, bo już jest wykorzystane, ale tak to wygląda. Wcześniej też wspominałem, że to będzie takie korytko, bo to jest cienka blacha. Korytko jest tylko wsadzone, wsunięte. To jest pomalowane, można w trakcie użytkowania, jeżeli coś tam się porysuje, no to można wyciągnąć, odświeżyć i z powrotem montować.
Tak więc to nie jest taki element stały, tak? Można tutaj w zasadzie nawet coś innego wymyślić, można to skrócić, no ale to w trakcie, tak? Dobra. To tyle, jeszcze taki rzut na cały kominek. Tutaj wykorzystana jest w środku wełna do izolacji, rockwool skalna, taka dosyć cienka. Nie lubiłem wykładać, jak osobiście uważam, że każdy rodzaj wełny skalnej, czy nie skalnej, czy w ogóle wełny jakiejś tam szklanej, czy jakiejkolwiek, to jest strasznie niebezpieczne. Wszystkie te, które opiłki unoszą się w powietrzu, nawet jeżeli jest maska, cokolwiek. Wyobraźcie sobie, że to wdycha się, no nie ma możliwości, żeby się tam gdzieś nie dostało. Wdycha się, no i wbija się po prostu w płuca, tak? Jeżeli ktoś na co dzień pracuje w takiej firmie, gdzie no, ma styczność z tym materiałami, ja nie wierzę, że ktoś powie mi: słuchaj, nic ci nie będzie, i tak dalej, i tak dalej. To ma na pewno swoje ogromne skutki uboczne i dla mnie też to jest niebezpieczne. Tak więc nieprzyjemnie mi się robiło właśnie na tym materiale. Troszeczkę żałuję, że nie zrobiłem tym nowym systemem, czyli te płyty, które są. Kurczę, dokładnie nie pamiętam, jak one się nazywają. Ale pewnie osoby, które montują kominek albo zastanawiają się nad montażem kominka, to wiedzą, o jakie płyty mi chodzi. Płyty takie już gotowe, to nie są kartonogipsowe, tylko to są, kurczę, też jakiegoś właśnie skalnego pochodzenia. Tak czy inaczej, może tak, zrobię w opisie, zamontuję, jak się nazywają właśnie te materiały, gdzie muruje się w zasadzie na klej całą tą zabudowę kominka, a później wykończenie, no to już swoją drogą każdy indywidualnie. Dobra, bateria mi się kończy, nie będę przedłużał. To, co w zasadzie wydaje mi się, że chcielibyście usłyszeć, to usłyszeliście. Wizualnie też widzicie, jak to wygląda. Tak jak powiedziałem, my z żoną jesteśmy zadowoleni. Wieczorami już można powiedzieć, mamy październik, pod koniec września już przepalaliśmy. Co prawda musi to się dobrze wypalić, żeby też kominek nie było czuć, bo tam przez pierwszy dzień to co prawda było czuć, jak się przychodziło koło kominka, to te spaliny było czuć, ale teraz już coraz mniej tego zapachu jest, już te spaliny, ta sadza się wypala. I wydaje mi się, że niedługo już w ogóle tego nie będzie czuć. Dopiero na przyszły sezon, jak znowu zaczniemy opalać. Dobra, to trzymajcie się, subskrybujcie kanał. Z pewnością wiele jeszcze ciekawych rzeczy mam Wam do pokazania. Jeżeli jakieś pytania macie, śmiało pytajcie. Na wszystkie staram się odpowiedzieć. Nie stronię od tego, żeby gdzieś tam pomijać jakieś komentarze. Jeżeli ktoś naprawdę sensowne pytania zadaje, a nie tam jakieś głupoty, to sami wiecie, ci, co uzyskali ode mnie odpowiedź, że odpisuję, może w dalszym jakimś tam okresie, odstępie od komentarza, ale zawsze wracam do tego i zawsze staram się nadrobić zaległe tematy i odpowiedzi. Dobra, to trzymajcie się.